Kto szuka, ten znajdzie dwa. Uwierzcie mi, nie ma miejsc przeszukanych. To jest chyba największym dowodem, że nie ma miejsc przeszukanych. No i cały film będzie bardzo ciężki, bo nie mogę wam okolicy pokazać, bo jest tak charakterystyczna. I tak znana. Powiedziałbym przy Yerbie o skarbach, ale już jest kolejny dzień, jestem z dala od samochodu, a dokładnie już jest koniec tego kolejnego dnia. Bardzo wewnętrznie potrzebuję napić się Yerby. Ten odcinek, który teraz zobaczycie, jest dla mnie osobiście, jako kogoś, kto prowadził te poszukiwania, niezłą pamiątką. Bo jestem w miejscu, w którym uważałem, że jest przeszukanym miejscem, bo jest bardzo znanym miejscem. Jak się okazało, nie jest przeszukanym miejscem. Odkryłem dwie rzeczy bardzo ciekawe. No a co ja tu będę przynudzał? Zapraszam was na odcinek. Dobra, to akurat jest... No i dobra, zdarzyło się. Zapalnik. Czy właściwie wspomnienie. No, jaka dziura. Co tam jest na dole? Jak tam zejść? Zapewne ślisko. No właśnie. Kurde, ładnie to wygląda. Niezłe miejsce. Dobra, muszę ściągnąć pas, który mam na sobie, bo jest bardzo niewygodny w tym miejscu. I sobie tutaj pooglądam. Pozwiedzamy. Tak jest. Jestem w takiej dziurze, w szczelinie. Ale tu ciepło, fajnie. Ale pająki, już mi się tu nie podoba. No, spore pająki. Czas tu wyjść.
Dobra, to jeszcze raz to, co się nie nagrało. A się nagadałem do tej kamery niepotrzebnie. Tutaj był wytopiony śnieg pod ścianą. Jak zacząłem dotykać tą łopatą, to mi liście zaczęły tam wpadać na dół. No i zacząłem tutaj te liście wybierać. Teraz jest jakaś taka ta próchnica z liści. I przepięknie skała ucieka gdzieś tam do środka. Postaram się trochę odkopać po to, żeby kamerę tam włożyć. W każdym bądź razie blisko tutaj są hałdy szpatowców, co oznacza, że gdzieś tutaj szpatowcy skądś, z jakiegoś miejsca ziemię wybierali. A w tej hałdzie, pamiętam kiedyś, jak chodziłem tutaj, znajdowałem fragmenty szatny naciekowej, czyli ewidentnie z jakiejś jaskini. No zobaczymy, co to jest. Zaraz wam pokażę, tylko muszę trochę tu podkopać. Po dziubie tam jeszcze trochę, a potem włączę kamerę. Na samym początku kręciłem tutaj materiał. Okazało się, że kamera była nie włączona. Postawiłem ją tam dalej. I przy dokonaniu tego odkrycia stwierdziłem, że nie mogę pokazać wam okolicy, ale pokażę wam, co odkryłem. Dokopałem się do takiego miejsca, że ziemia... Słuchajcie, nie wiem, czy to widać. Ziemia ucieka pod skałę. I teraz najciekawsze. Zacząłem wybierać liście, wybierać dużo liści. W tym takich paru kamieni. I teraz nie wiem, czy to będzie widać. Tu wieje. Tu wieje. Mało tego, się tam daleko liście ruszają. Te takie delikatne, które na pajęczynach wiszą. I leci jakieś przejście jest. Zatarasowane kamieniem. I postanowiłem sobie wyjąć ten kamień, zobaczyć, co jest dalej. To nie będzie lekkie. Nie mogę wam też okolicy pokazać, bo na razie nie chcę. Natomiast chcę usunąć ten kamień. Tak, z przeciwległej skały zobaczyłem to miejsce. Nie wiem, czy to widać? Widzicie? Skądś tu wydmuchuje powietrze. Jest oszronione. A tu jest jakiś wielki sygnał tam w skale. Że tak powiem, ściągnęło mnie to wzrokiem to miejsce. Kurde, muszę uważać, bo tu spad jest niemały. Dobra, zaczniemy od tego. No jest niezła dziura. Nic nie widzę. No i słyszałem, jak tylko łopata poleciała na dół. Dobra, daleko nie poleciała. No ale tu mam sygnał. I czym jest ten sygnał? Kurde, nie ma tu jak się. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Jest to jakieś żelazo? No trochę wysoko ktoś je położył. Chyba tu od góry poszedł. To co jest września? Co to jest?
Co to jest? Czy wy to widzicie? Nie, wy tego nie możecie jeszcze widzieć? Muszę wam jakoś to wszystko ładnie obczyścić. Ale ktoś to tu wsadził. No dobra, lecimy dalej z koksem. U góry to jest jeszcze pomarznięte. Kręci się, mam nadzieję, że kręci. Dobra, to zrobię na dwie kamery. Na obraz stamtąd i na obraz stąd. Jakieś całkowite wspomnienia po kolbie. I mamy Mausera ze skały, niestety bez zamka. Nie wiem, czy to nie był obrzyn, bo gdzie by ta kolba się tu zmieściła. Teraz wam go pokażę bliżej. Kto szuka, ten znajdzie dwa. Piękne. Zobaczę, czy coś tu jeszcze jest. Tak, był z kolbą. Jest topka. I czy to było gdzieś głęboko? No nie było głęboko. Spokojnie ktoś tu mógł przechodzić, nawet, nie wiem, spacerować po skałkach i praktycznie wystawało na wierzch. No i tak. Tak wygląda Mauser. Widać, że musiał być w kolbie, bo są wszystkie elementy kolby. Już wyciągając go, zauważyłem parę fragmentów drewna, jeszcze które się na nim uchowało. Szkoda, bardzo szkoda, że był tak prawie, że na wierzchu. Go mocno pogryzło. No tu już widzicie resztki drewna, które się łuszczą. No ale zamka nie ma. Bardzo dziwne, że ktoś go bez zamka schował. Jeżeli mówimy o schowanym, nie? Egzemplarzu. No, bez amunicji.
Piękna sprawa. Jako znalezisko. Stan lipa, ale to się fajnie znajduje. Uwierzcie mi. Zresztą, co ja wam będę gadał? Myślę, że wielu z was oglądających mogłoby takie historie poopowiadać. Tylko, że prawo, które mamy, całkowicie uniemożliwia. Jeszcze jest wycior. Właściwie resztki wyciora. No dobra. I co? I znów na policję? Znów na policję. Zobaczcie, kawałki drewna. No. Herbaty się trochę gorącej napiłem. Wróćmy do Mausera. Żeby była jasność, jakie jest moje podejście do takich znalezisk. W tym miejscu, gdzie tego Mausera znalazłem i gdzieś w rejonie w 1939 roku miało miejsce rozbicie między innymi 7 Dywizji Piechoty. Walczyły też inne oddziały. Działała partyzantka, głównie bataliony chłopskie. Ale pytanie, z czym można wiązać tego Mausera? A może nawet z jakimś kłusownikiem, który gdzieś to posiadał ten karabin i go po prostu używał. Tego się już raczej nie dowiemy. Ale jakie jest moje zdanie na temat tego obiektu, tego przedmiotu i jego zabytkowości? Żeby była jasność. Ja osobiście uważam, że nie jest to żaden zabytek. Jest to po prostu relikt, jakieś wspomnienie, pamiątka, ale uważam, że nie powinniśmy takich rzeczy traktować jako zabytki i przypisywać im nie wiadomo jakiej głębi historii, próbować dopisywać do tego czegoś, czego się dopisać nie da. Z tego się strzelić już nie da. Zabytkiem moim zdaniem to nie jest. No, ja nie jestem jakby władny od tego, aby ustalać, co jest zabytkiem, co nie, bo tutaj zdanie ma konserwator zabytków. Najgorsze jest to, że od takich decyzji konserwatora zabytków też nie mogę się za bardzo odwołać. I uważam, że takie znalezisko bez jakiegoś specjalnego kontekstu, bo uznajmy, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego kontekstu, powinno być własnością znalazcy. Policja, no już dajmy na to, niech ma informację, że ktoś takiego znalazł, daje kwita, że z bronią, powtarzam, nie ma to nic wspólnego, nie wypełnia definicji broni, więc nawet tego bronią nie można nazywać. Jest to błędem. Sam taki błąd nieraz popełniam, nawet ostatnio przy znalezieniu pistoletu mówiłem o broni. Powinien mówić o pistolecie. No ale w euforii się trochę tam zagalopowałem. Nie spełnia to definicji broni. Z tego strzelić się nie da. I podejrzewam, że nawet po wszystkich zabiegach konserwacyjnych z tym się już nic nie da zrobić. Jest to po prostu relikt. I znalazca sam powinien ocenić, czy chce sobie to powiesić na ścianę jako pamiątkę, czy może wsadzić do jakiegoś lokalnego muzeum, czy to jako depozyt, czy po prostu podarować, albo zamienić z kolegą za coś innego. I takie prawo być powinno w Polsce. No, powalczę o pistolet, powalczę o ten karabin, zobaczymy. No karabin, o tego sztrucla. No szkoda, że jakby historii się nie da przybliżyć tego znaleziska, no ale co? Jest! Pozdrawiam z placu boju. No właśnie. Może z tej dzidy prochowej ktoś naparzał do jakichś beboków leśnych, żeby wykarmić rodzinę. Z tego karabinu dzisiaj znalezionego się cieszę. Tak, jeszcze bardziej się cieszę z czegoś innego. No, mianowicie z tej dziury, którą tutaj odkryłem. Udało mi się wybrać strasznie dużo tego takiego rumoszu liściastego i trochę kamieni. I finalnie wygląda to tak, już wam pokazuję. Jest, biegnie taka rura. Na środku jest kamień. Ona się potem zwiększa i ostro zakręca. Wielkość jest taki, że można nią przejść, tylko trzeba to tu wszystko wybrać.
I tak naprawdę z tego odkrycia się dzisiaj najbardziej cieszę. Zwłaszcza, że one prowadzi w głąb góry. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergroundpassion.pl. Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.